Siemanko, siemanko, sam Robert z tej strony. No i słuchajcie, dzisiaj, co dzisiaj, wiadomo, hardkorowe grillowanie. Mam już steaki, no jak widać, hardkorowe grillowanie, hardkorowy grill. Wiadomo, mamy tutaj cholera, nie jakieś kanapeczki, porządny sprzęt. Zaraz go odpalimy tutaj. Jak widać, już jest brudny, to znaczy, że już go testowałem, żeby było na 100% dobry i żeby nie powiedział, że grill jest dobry, a naprawdę lipa. Także jest git. I co najważniejsze w tym grillu, że mamy tutaj hardkorową płytę, na której możemy dużo rzeczy smażyć. Zaraz zobaczycie, co. No i V4, 4 palniki. Moc ponad 17 kW. No i wiadomo, tutaj możemy też odpalić sobie garnek i przygotować jakiś ryż, czy co tam chcecie. No i wiadomo, możemy piwko otworzyć. Dla mnie nie ma żadnego piwka, bo ja nie piję. Teraz nagrzejemy tego grilla. No wiadomo, kto by chciał takiego hardkorowego grilla, to podaję link poniżej, możecie tam klikać pod filmikiem i znaleźć. Dobra, my czekamy, póki się nagrzeje najpierw grill, a w tym czasie przygotuję te hardkorowe steaki. Przechodzimy do sprawy. Mamy steaki, dwa przygotowane. Co teraz musimy robić? Mamy troszkę oleju z oliwek. Tak, miskę ukradą z mojej mały. Troszkę delikatnie musimy je właśnie posmarować olejem, żeby się nie dokleiło nam i lepiej się osmażyło. Nie tak dużo, tylko wymasować tego stejka. A przed masowaniem to stejk musi poleżeć około pół godziny, tak wyciągnięty z lodówki na zewnątrz, żeby trochę się ocieplił. Można teraz przeprawić te stejki, żeby nie było jakieś blady, także sól himalajska damy. No i dużo pierwszu. Musimy nie żałować pierwszu, posypać. Ekstra. No i znowu musimy go przemasować, tak. Masować. Przewrócimy. No i stejki mamy gotowe. Niech one tu jeszcze poleżą. Już grill prawie mamy nagrzany, jak widać. Ponad 200 stopni. No póki czekamy, to musimy najpierw upieczyć właśnie ziemniaki i warzywka. Właśnie, i dlatego wchodzi w grę ta płyta, co tutaj jest. O, już gorąca. Widać, dodajemy ziemniaki. Mam już trochę te ziemniaki gotowane, tylko smażymy je tak naprawdę. Ale można różnie robić. Warzywka. Jak widać na płycie, to bardzo elegancko chodzi. Ci powiem, mocny ten grill. Tak grzeje, że nie wiadomo, co się dzieje. Zobaczcie, jak to pięknie wszystko wygląda tutaj. Powiem prawdę, że to bardzo szybko wszystko się będzie smażyło. Nie ma co tu czekać. Wszystko się gotuje. Właśnie. Jest hardkorowo. Te palniki naprawdę dają ciadu. Aż muszę trochę tutaj przygasić je, bo bardzo mocno. Jak widać, miejsce starczy dla wszystkich. Tu właśnie możemy bułeczki położyć, wszystko. Nie będzie lipy.
Dobra, zamykamy. Niech się piecze. Jakieś 5 minut i przekładamy na drugą stronę. Warzywka, za mało oleju dam, trochę mi się tam ziemniaki przykleiło się, ale jest ok. Bardzo szybko to wszystko idzie. Elegancko. Jeszcze widać jaki kolorek ładny. No i sprawdzamy, czy stejki się upiekło. Już. O. Tak, widać, że powoli krew się pokazuje. Można spokojnie już wyciągać je. Tak, pięknie. Teraz pilna sprawa taka, że muszę te stejki trochę odpocząć tutaj. Właśnie. Warzywkę zaraz wyciągamy, ziemniaki i wtedy możemy pokroić stejki. Jak trochę odpoczną, będzie sam raz. Dobra, ziemniaczki mamy, warzywkę razem. Wiecie, u mnie tu jest hardkorowo, mysz masz troszkę, ale tu hardkorowe warunki, także nie ma jakieś tam pieprzenie. Teraz sprawdzamy stejka, co się dzieje tutaj, jak to będzie wyglądać, czy się nam fajnie upiekło się, czy nie. O. Elegancko. Jego sprawdzimy, czy jest ok. O, widać, że elegancko. No co tu będę kroił? Słuchajcie, to trzeba próbować, a nie kroić. Soczysty. Naprawdę elegancko. Naprawdę, muszę zjeść. Słuchajcie. Najważniejsze stejki, tam ziemniaki trochę na boku. Ale grill jest hardkorowy. Na takim grillu tylko się smaży prawdziwe stejki, a nie kanapeczki, słuchajcie. Chcecie mieć prawdziwy mięso? Kupcie sobie prawdziwy grill. To tyle na dzisiaj. Spadam, czynasz, bo stygnie. Pozdrawiam wszystkich.